Siema, jesteśmy dzisiaj w Brzegu przed koncertem Juniora Stresa w Herbaciarni. Siema Marcel. Siemaneczko. Słuchaj, takie pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Co cię w ogóle zainspirowało do napisania Białego Misia w wersji reggae? No, to ciekawe pytanie. Co mnie zainspirowało do napisania? No wiesz co, no trochę przekora o Robinie, a tak naprawdę to gdzieś tam, wiesz, w głębi serca uważam, że to bardzo ładna piosenka miłosna, którą warto było jakby, wiesz, ubrać w swoje słowa, no i tak naprawdę tak to powstało, wbrew pozorom naprawdę szczerze, nie? Dobra. Aczkolwiek, kurde, no, jakby przymrużenie oka i wiesz, i jakby takie pojmowanie tego faktu, że nagraliśmy piosenkę Biały Miś, jest sam sobie jakby śmieszny i zabawny i uważam, że jakby też należy się z tego troszeczkę śmiać, nie? Znaczy osobiście uważam, że ta piosenka się przyjęła dobrze w otoczeniu. No bo... Niestety, no właśnie, no, widzisz, ma, to czasami jest tak, że kurde, to w bracie w życiu nie pomyślał, wiesz, ja to nagrałem tak naprawdę, moment trochę jako żart, trochę jako, wiesz, dla siebie i dla tej miłości starej, wiesz, jako taki żart i jakby jako uzmysłowienie takie, wiesz, kuriozum sytuacji, która nastąpiła między mną a jeszcze jedną osobą, no i wiesz, jakby w ogóle w życiu nie pomyślałbym, że wiesz, że ktoś to odbierze jakby pozytywnie, jakby na zasadzie, że w ogóle to odbierze. Nie wiem też, szczerze mówiąc, kto kurde sprawił, że ta piosenka się pojawiła w necie, nie? No ale bywa, no jak już nagrywam, no to kurde też muszę się z tym liczyć, że ktoś to gdzieś dalej puści, nie? Czyli trochę to... żałuję trochę, nie? Czyli był to taki bardziej spontaniczny pomysł, tak? No, zdecydowanie tak. Słuchaj, a jeżeli miałbyś do wyboru, jeżeli musiałbyś dokonać wyboru, to wolałbyś bardziej wykonywać reggae czy rap? Jakbym musiał dokonać wyboru? Tak, jakbyś musiał. No na tą chwilę reggae. Miałem wizję, kiedyś w płomieniach ogniska dostrzegłem, ziemię była nieskazitelnie czysta, bez ludzi, bez ich nazw i bez ich wyznań. Nigdy przedtem nie była mi taka bliska. Czułem respekt jak nigdy, natura zatarła wszelkie krzywdy. Człowiek nie jest jej potrzebny, zrozumiałem to wtedy, gdy płomień zgasł. Deszcz pada, natura budzi się do życia, piękny czas, rany łata, natura betony pokrywa las. Pioruny błyszczą, strumienie wody rzeki oczyszczą. To nie mit, ziemia to wszystko, ludzie już nie zniszczą nic. Betonowe zamienione włąki, srebrzyste pola i lasy zielone. Tylko pioruny sprawiają, że płonie ogień. Tylko natura jest tutaj jedynym bogiem, takim, który nie pragnie modlitwy, bo nikt nie złamał jego praw nigdy. Wolałbym, jakbym musiał wybierać i ktoś by mi powiedział, słuchaj, już tylko jedno wykonywać, to wolałbym reggae. Dużo bliższe jest mi przez to, że teraz mieszkam więcej na wsi i w ogóle, wiesz, no, bliższa po prostu mojemu sercu teraz muzycznie, stylistycznie i treściowo jest muzyka reggae, no. Dobra, to słuchaj, teraz takie pytanie zupełnie z innej beczki. Jak myślisz, czy w naszym kraju jest ciężko z tolerancją? No bo w sumie muzycy reggae niekiedy poruszają ten temat w swoich kawałkach, piszą tam o nietolerancji i tak dalej. No. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Wiesz co, no przez to, że jesteśmy społeczeństwem stricte polskim i jest mało inności w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, no to jesteśmy siłą rzeczy nietolerancyjni. Tylko nie wiem, czy ta nietolerancja wynika gdzieś tam rzeczywiście z jakiejś zawiści, z jakiegoś takiego, że, czy jest, wiesz, czy jest po prostu naszą cechą narodową, czy właśnie z tego wynika, że jesteśmy narodem jednak jednorodnym, nie? Nieczęsto zdarza się, żebyśmy widzieli jakieś inności odmienne, wiesz, jakby odmienne sytuacje, odmiennych ludzi i tak dalej, więc jakby ogólnie przez to, że jesteśmy tak się we własnym sosie, mało jest odmienności, no to jesteśmy nietolerancyjnym krajem, tak uważam, nie? Czyli jednak, nie? Czyli uważasz, że jednak jesteśmy, co do tolerancji, jesteśmy jeszcze troszkę zacofani, tak? No, czy zacofani, kurde, wiesz co, no nie, może niekoniecznie zacofani, no jakby, no mówię ci, no nie, wydaje mi się, że po prostu jesteśmy nietolerancyjni z tego względu, że wiesz, no pomijając jakby dzieje nasze historyczne, czyli tam PRL i jakby tą niewolę, w której byliśmy, która w ogóle dyskryminowała wszelkie jakiekolwiek inności, jakiekolwiek odchyły, odchylenia od systemu.
przez wiele lat, więc jakby to historia w nas wyrobiła na pewno wiesz, jakby takiej chęć dziwnego spoglądania na coś, co jest inne. No to do tego, tak jak mówię, jeszcze no, jesteśmy odizolowani od jakiejkolwiek inności w naszym kraju jednak, nie? Jeśli chodzi o inne kultury w ogóle i jeśli chodzi o innych ludzi, wiesz, z innych państw, inne języki, inny wygląd, no to jakby jesteśmy, kurde, jednorodną masą tutaj naszą Polską, więc podejrzewam, że przede wszystkim stąd, no i właśnie z historycznych uwarunkowań wynika nasz brak tolerancji, nie? Niekoniecznie może z zacofania, tylko jakby kurde, no wiesz, byliśmy parę ładnych dekad w niewoli i byliśmy zmuszani do tego, żeby patrzeć jednostronnie, wiesz, i nie, w ogóle nie, jakby wiesz, nie były dopuszczalne jakiekolwiek inności, więc ta nietolerancja się nas po prostu gdzieś tam wyrobiła, nie? Słuchaj, projekt nazywa się Mam Tourette, tutaj jestem dobrze. No. Czy wiesz, na czym polega zespół Tourette? Wiesz w ogóle, co to jest? Wiesz co, no tak jak prosiłeś, tak obczaiłem sobie troszeczkę sprawę też w necie, po prostu chwilę poczytałem. Oczywiście pierwsze co wpisując zespół Tourette, to od razu skoczyły twoje linki tam do ciebie gdzieś, wiesz. Na ten... no co, no... No, rozkminiłem temat jakby mniej więcej, wiesz, jakby wiem, z czym to się je, wiem, co to może oznaczać dla ciebie i dla ludzi, którzy ten zespół mają, jakby kurczę, no... Dużo ludzi może pojmować jakby w zupełnie inny sposób, co nie? Nie kumając w ogóle, co to jest, mogą myśleć, że się wygłupiasz, bo robisz się z nich jaja totalnie. Dokładnie. Kurde, historia w ogóle, wiesz... Powiem szczerze, że gdyby nie ty, no to bym, wiesz, w ogóle nie miał pojęcia o temacie, nie? Czyli Tourette'a, nie? Jakby nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem i jakby nie to, że tam wywiady, które widziałem, które przeprowadzałeś tam z Bogusiem, z Basem i tak dalej, jakby wiesz, jakby w ogóle nie, temat był mi absolutnie obcy do tej pory. No obecnie coś już na ten temat wiem i wiem, że taki problem istnieje, tacy ludzie istnieją, wiesz. A jak myślisz, czy są jakieś metody na leczenie Tourette'a? Szczerze mówiąc, kurde, wiesz, no... Jak czytałem w Wikipedii o zespole Tourette'a, no to... było napisane wyraźnie, że choroba jest wręcz nieuleczalna, nie? A tak naprawdę... wiesz, jakby... ja jestem z tych, co jakby wszelką... jakby... wiesz, z tych, którzy wierzą, potrafią uwierzyć w coś i uważam, że jak ktoś coś potrafi uwierzyć, to potrafi tego dokonać, no nie? Jakby jestem zdecydowanie z obozu, który wyznaje teorię, że wiara czyni cuda i jakby, kurde, bez dwóch zdań jestem skłonny uwierzyć, że to by się na przykład udaje pokonywać tą chorobę, nie? Bo widziałem, że na przykład jak przeprowadzałeś wywiad właśnie z Basem i z Bobłanem, to twoje tiki były o wiele częstsze, a teraz wiem, że jest na przykład u ciebie zdecydowana jakaś tam poprawa, nie? Więc jakby wiesz, uważam, że na twoim przykładzie, że jakby jest to kwestia uleczalna, nie? Znaczy ogólnie ja się jeszcze leczę dzięki takiemu sposobowi, który jakby można powiedzieć sam wynalazłem, tak? No. Była kiedyś taka sytuacja, że właśnie koledzy tam podzieli do studia, nagrywali rap, ja poszedłem z nimi i mówią, weź sobie coś spróbuj nawinąć, tak? No. Przyszedłem i okazało się, że nawinąłem jedną szesnastkę, nie miałem przy tym ani jednego tiku, nawinąłem drugą, nie miałem przy tym w ogóle ani jednego tiku. I właśnie teraz się tak leczę dzięki temu i dzięki temu właśnie jest teraz taki stan, jaki jest, nie? Więc po prostu działam sobie w muzyce, nagrywam sobie tam leczywe kawałki i dzięki temu mam mniejsze tiki, nie? No widzisz, no to... to wyjaśnia wszystko, nie ma lepszej opcji niż szesnastki kładzione na bit, wiesz, które leczą. Dokładnie. Piękna sprawa, nie? Jeśli jest tak jak mówisz, a do tego... no wiesz, no po prostu... super, kurwa. Masz już jakieś ponagrywane rzeczy? Mam. No to dawaj, gdzie to masz, można? Podeślij się na YouTubie. To podsyłaj, no to kurwa. Podsyłam. Słuchaj, a jeszcze takie pytanko. Wyobraź sobie, że jesteś dalej tym samym juniorem, którym jesteś, tylko że masz Tourette'a, tak? I wykonujesz dalej muzykę, bo nie przeszkadza ci to tak jak mi, ale nagle dowiedziałeś się, że jest taka opcja, że możesz się wyleczyć z Tourette'a. No. Ale dzięki temu, przez to stracisz swój wokal. To wolałbyś dalej być juniorem z Tourette'em, który wykonuje swoją muzykę, czy wolałbyś już wyleczyć się z Tourette'a i nie mieć wokalu i być przeciętnym człowiekiem?
Kurde, to żeś mi teraz, wiesz, zadał pytanie i wiesz, tu szczerze odpowiedz, człowieku. Jeśli mówisz, że muzyka leczy Turetem, to mogę być juniorem z Turetem i robić muzykę dalej. Jeśli jest tak, jak mówisz, że pisz od 16, nie wiem, przez skupienie, czy tam powiedzmy przez to, że przez tą adrenalinę, która się wydziela, trudno powiedzieć, nie? Bo nie wiesz, co warunkowuje de facto to, że ci te tyki znikają w trakcie nagrywania, ale jakby jeśli to jest tak, że faktycznie ta adrenalina która się wydziela, jak gdy stoisz przy mikrofonie, czy tam powiedzmy skupienie, wiesz, to wszystko jakoś tak oddziałuje pozytywnie, znaczy, że ta choroba, to wszystko jest jakoś tam uleczalne, więc kurde, no, wiesz, gdybym teraz miał tak nagle porzucić całą muzykę, no to by było dla mnie... Tragedia. To by była dla mnie tragedia, nie? Znaczy, wiesz, ogólnie tak jak mówię, że nie wiesz, co tak dokładnie sprawia to, że się, no. Że dzięki się wyciszałem przy tym. Konsultowałem się z tym w tej sprawie z moim lekarzem i on mówił, że to właśnie było dzięki temu, że po prostu skupiałem się na czymś jednym. No tak. I dzięki temu po prostu zapomniałem jakby o tym, że mam tiki, tak? Że mam Tourette'a i dzięki temu właśnie to, że się chillowałem i tak dalej, nawijałem sobie, po prostu zamykałem oczy. Czyli jest to gdzieś podświadomości. Tak, jest to gdzieś podświadomości, to po prostu gdzieś tam w mózgu siedzi, po prostu jakieś fale są po prostu, no. Że tak powiem, krzywo nastawione, nastrojone i po prostu coś dzięki temu, nie? No i wiesz, no więc jakby to jest zdecydowanie do wyleczenia przez wiarę właśnie, nie? Tak, dokładnie. Wiara czyni cuda. Wiara czyni cuda w tym przypadku, tak mi się wydaje, że wiesz, patrząc na ciebie po prostu, nie? Jakby to funkcjonuje jakoś. Słuchaj, takie pytanko jest bardziej takie lokalne. Co cię zainspirowało na przykład pisanie kawałka LSM? Bo wiem, że wychowałeś się na tym osiedlu. Jest to dosyć potężne osiedle, praktycznie dwa razy jak nasze miasto, 80 tysięcy mieszkańców. Czy masz jakieś wspomnienia w ogóle związane z LSM, którymi chciałbyś się podzielić z widzami takie? Nie, no wiesz co, bardzo dużo, no jakby to jest miejsce, w którym się wychowałem. Jakby Lublin, no to jest powiedzmy miasto, w którym się wychowałem, ale jakby LSM to jest konkretna dzielnica. Tam, gdzie się całe moje dzieciństwo jakby, wiesz, wydarzyło. Wszyscy moi przyjaciele, z którymi jesteśmy do dziś, wiesz, z graną ekipą, jakby po prostu, no i cała rodzina. Wszyscy są jakby stamtąd, tak się ułożyło. No i wiesz, i mnóstwo mam, wszystkie, wiesz, wszystkie wspomnienia z dzieciństwa właściwie się wiążą z tą dzielnicą, no nie? Jestem tu i jestem stąd, wiem gdzie jest mój dom, wiem gdzie jest mój kąt, wiem gdzie. Gdzie jest to miejsce, w którym wszedłem na start, tu się przekonałem, że ten świat dla mnie jest wart, a wart jest swej ceny na bank. To LSM i Fartango Gang. Kimkolwiek byłbym, nie mógłbym nie pamiętać o ilości wiedzy, którą czerpię z tego miejsca. Dlatego ważne, by nie zapominać, skąd się jest. To miejsca, które wystawiły cię na pierwszy test, pierwszy bojowy chrzest, teraz młody stres. Czy wielkie podziękowania dla jednego z tych miejsc. Big up LSM Lublin, miejsce mojej rodziny, przyjaciół i kumpli. W życiu może spotkać tylko jedno takie miejsce, dlatego nigdy nie zapominaj, skąd jesteś. Daleko stąd. Pozostanie. Nie jesteśmy tu przez przypadek. Na ojczystej ziemi o barwie bieli i czerwieni. Nie kończąca się historia. Wiesz, cały jakby hip-hop, który dotarł do mnie jakieś do mojej świadomości w ogóle, no to też dotarł przez sygnały z dzielnicy, no, przez starszych kolegów z osiedla, przez graffiti, które się zaczęło pojawiać tam, wiesz, w zamierzchłych czasach na murach tej dzielnicy i przez ludzi, którzy jakby tą zajawkę już rozkminiali, wiesz, dawno, dawno temu i na tym osiedlu, nie? I jakby miałem to, wiesz, przez to jakby na żywo trafić. Słuchaj, skąd pomysł, żeby grać koncerty ze swoim ojcem, czy z Kingstressem, tak? Czy to może było tak, że Kingstress, czyli twój ojciec, zainspirował cię tą muzyką, dzięki niemu zacząłeś... No, na pewno w dużej mierze też, tak. Wiesz co, no może nie w 100%, ale faktem, że ojciec już tą muzykę, wiesz, kolekcjonował na kasetach, na płytach. Ja jak zacząłem, jak przestałem, powiedzmy, słuchać Michaela Jacksona i zacząłem jakoś bardzo świadomie odbierać nutę, no to już miałem bardzo dużo tej nuty na półce, wiesz, u taty po prostu, na taśmach i na płytach, nie? I wręcz było tak, że to była taka baza muzyczna, jeśli chodzi o rap i o reggae, i o raga i dancehall, że wręcz miałem możliwość po prostu obdzielenia wszystkich, wiesz, jakby nie tylko moja świadomość
co do tej muzyki gdzieś tam się wykluła dzięki płytom taty, ale też świadomość wielu moich kumpli, z którymi razem to rozpinialiśmy. Wiesz, po prostu mieliśmy pewną bazę muzyczną już przez mojego tatę właśnie skolekcjonowaną, nie? A słuchaj, skąd w ogóle pomysł na ksywkę Kingsters Juniors? Spytałem twojego ojca, czy mogę się ciebie zapytać o ksywkę Kingsters, zezwolił mi, tak? Możesz odpowiedz mi, skąd się w ogóle wziął pomysł na ksywkę Juniors z Kingsters? Najbardziej mnie zastanawia to słowo stres. Stres się wziął z tego, że jak jeździliśmy z Love Science Music, z Sound Systemem na różne imprezy, no to Kingstress był zdecydowanie osobą ogarniającą wszystko, no, która po prostu cały stres podróży i organizacji imprez, tego, żeby być na czas, żeby, nie wiem, był sprzęt gotowy, żeby wszystko się zgadzało, przejmował Kingstress osobiście, nie? Na swoją osobę. Po to, żeby cztery inne osoby mogły być zupełnie wyluzowane, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. A co ciekawe, Robert nie zrobił tego jakby z założenia, tylko jakoś tak gdzieś tam podświadomie, wiesz, widocznie miał z potrzeby serca, nie? Ten stres na siebie przyjmował. Więc wyszło naturalnie, że jest King Stress, król stresu. Ktoś mu tam tą ksywkę przybił, nie pamiętam, czy Silver Dread, czy DJ, okej. Okay. A z moją ksywką to wyszło jakoś, kurde, przyznam się szczerze, że nie pamiętam w ogóle kiedy, nie? Kto to pierwszy tak powiedział do mnie. Czy właśnie DJ OK, czy ktoś? No to gdzieś tam w żartach i tak zostało, wiesz. Tak się przyjął. Że mam po ojcu ksywkę. Ponoć najlepiej właśnie są takie ksywki, które są wymyślane na spontanie, bo najlepiej pasują do człowieka. No nie, to ja tej ksywki nie wymyślałem, wiesz. Znaczy nie, ogólnie chodzi mi, że no. Znajomi, którzy na przykład wymyślają. No, znajomi. Jest najlepsza, najbardziej odzwierciedla twoją duszę, tak, że tak powiem. No wiesz, pewnie coś w tym jest, nie? Aczkolwiek tutaj bardziej była, moim zdaniem, bardziej lekko po złości, tak wiesz. Na zasadzie, żeby wiesz, zaznaczyć, że po ojcu to raz, a dwa, że po złości, że wiesz, że pewnie też gdzieś tam przez ten stres, że nie. Nie wiem sam, kurde, szczerze mówiąc, do końca nie wiem, jaka jest geneza ksywki Junior Stres. Za to King Stres to wiem, jaka jest geneza. Słuchaj, przedostatnie pytanie. Czy Junior ma jakieś marzenia? Jak tak, to jakie? Chcesz się z nimi podzielić? Słuchaj, no mam zajebiście dużo marzeń. Podejrzewam, że jak każdy. Może wymień dwa? Takie najważniejsze. Słuchaj, główne to marzenie to jest być szczęśliwym, a drugie, żeby cała moja rodzina była szczęśliwa. To jest moje podstawowe marzenie. A tak naprawdę jakby jeśli chodzi o mniejsze marzenia, no to wiesz, muzycznych mam dużo marzeń. Studio bym chciał mieć na przykład. Właśnie może marzenie nagraniowe. Marzenia takie bardziej dotyczące swojej kariery. Marzenie dotyczące swojej kariery, no wiesz co, kolejne marzenie jest takie, żeby kolejną płytę jakoś, wiesz, nagrać i produkować po swojemu, jak najbardziej, może w swoim studiu. Wiesz, skromne marzenie, nie mam jakichś tam od razu nie wiadomo jakich marzeń, żeby gdzieś, wiesz, nagrywać z Rihanną i tak dalej. Nie masz parcia na szkołę? Nie, mam takie realne marzenia, raczej takie, które można zrealizować, wiesz. Rozumiem. Słuchaj, to ostatnie pytanie, czego życzę dzisiaj nie robić przed dzisiejszym koncertem? No słuchaj, tego, żeby po choróbsku głosowym głos wydolił, że tak powiem, przynajmniej to jest 10 numerów, nie? To będę wdzięczny, no. Dobra, dzięki wielkie za wiadomość. Pozdrawiamy z brzegu, hej. Salut, pojona. Zbierzmy się, bo nie ma czasu, nie. Zbierzmy się, bo tym właśnie oni. Czas nas goni, bo nie ma czasu, nie. Zbierzmy się. Nam najbardziej brakuje czasu. Chciałem spotkać tych, których już nie ma i od razu odeszli tak bez hałasu. A ja zostałem z milionem obrazów z tamtych czasów. Najbardziej brakuje czasu w gąszczach betonowych lasów. Tam gdzie przypał bez zegarka luzik, bez kompasu, hajs zastępcą drogowskazów. Więc to jest domeną tych czasów. To, że żyjemy dla kokosów i ananasów, dla Mercedesów, blasku, złotych tarasów, dla grubasów z wiejskiej w cieniu ich zakazów. Czasy pospolitego wypasu. Wiadomo, czas to pieniądz, wszystkim brakuje czasu. Wszyscy chodzą głodni, każdy z nich to łasu. Każdy pragnie czterech asów w rękawie. Spieszmy się, czas się zbudzić. Człowiek musi się natrudzić. Na zapierdzielać musi uczyć się i gubić. Spieszmy się, kochać ludzi. Spieszmy się, nim nam zbraknie chwili, nim czas nam powie, żeśmy nie przeżyli. Mili, nie
nie byliśmy, nie przeszliśmy mili nawet. Czas wziąć w swoje ręce sprawę. Mówią czas to przede wszystkim Sara. A ja znów zrobiłem jutro to, co miałem zaraz. Czas to odkupienie, czasem czas to kara. Zacznij wreszcie się starać. Spoko, grunt to nadzieja i wiara. Plus spokój, niech lubi chadzać w para. Nie prowokuj, nie chcę już tonąć w opara. Wolę patrzeć na tę pogoń z boku.